Siemano, witam was w kolejnym odcinku z gry The Forest i ostatnio zbudowaliśmy sobie domek. Postawiłem półkę na, jak to się mówi, no niech będzie granaty, nie wiem jakby to powiedzieć, nie pamiętam jak to się nazywało w książeczce. I o, no i sobie ogólnie postawiliśmy jeszcze tutaj miejsce do spania i to tyle chyba było na ten na poprzedni odcinek. A w tym odcinku chciałbym lekko to podbudować wszystko, tylko mam inny plan niż początkowo. Platforma. Okej. Początkowo chciałem sobie wywalić dziurę tutaj w domku i wchodzić po schodach, ale finalnie to chcę zrobić inaczej. Aha, czyli to tak nie działa. Okej. Może tak. Ale co jest? Będzie tak. Ups. Ajajaj. W ogóle znowu się przestałem odzywać, ale niech będzie. Musimy to jakoś cisnąć, tylko czy ja dam... Dobra, powiedzmy, że to będzie tak. Okej. Muszę sobie... Czy ja widziałem? Aha, dobra. Tekstury. Nie wiem, czy tak? Muszę sprawdzić, czy... No i... O! O! Dobra. I teraz musimy sprawdzić, czy koliduje. Czyli niżej. Oho. Powiedzmy tak.
Git? Chyba git. Mi się podoba. W sensie wydaje mi się, że mi się podoba. Tutaj powinny być kości. Okej, okay, jest elegancko. Gdzie jest tamten? Tu jesteś, mały gnoju. Ty żyjesz? Co chwilę coś słychać. Jezusie! Jest idealnie, jest idealnie. 19 kłód. Także dobrze. Nie to. To. No i elegancko. Dobra, wchodzi się normalnie, więc dla mnie gites, nie ma problemu. Troszkę problemem są te skały, ale może być. Teraz nie, to by tak nie poszło. Szkoda, ale potrzebuję płotu, tylko gdzie był płot? Tu weźmiemy. Tu będą schody. I tutaj zlikwidujemy. No. Mniej więcej może być, chyba że... Nie, dobra, najpierw... Najpierw bym zdecydował się wziąć co innego. Najpierw mnie przekonuje najbardziej suszarka. Halo? Aha, nie mam patygi. Ej, halo, jak to? Przecież przed chwilą zdobyłem patyki, ścinając drzewo. Zahaczyłem o inne te krzaczki i było. Okej. O, to chyba jest niedobre. Ta. Do jeziora. A matki. Dwa razy jęknęło. Dobra. Jeszcze custom do platform. Nie wiem, tak będzie dobrze? O! Mi się wydaje, że może być dobrze tak. Czemu ja wiecznie krzywo postawię? To jest nawet krzywo chyba. No. Ajajaj. Dobra, to nic. Chociaż... Co jest? Myślałem, że... Kanibal.
No idziemy sobie tutaj, skoczymy na dach. Ta, sko... Dobrze. Powiedzmy tak. Tak. I się wziąć leki. Dobra, ja bym chciał to na prosto mniej więcej wziąć. No nie. Już widzę ich. Serio, 3. Dobra, już byli blisko. Nie no. Ja nie mogę. Nie, 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 nie. Gruby. Weź. Chyba odzyskałem to, co miałem odzyskać, jeszcze tylko oni. Ups. Aha, dobra, jak wybiłem. Już jakiś czas temu zacząłem każde ciało spalać. Nie na tym save'ie, nie podczas serii, ale zacząłem tak robić i serio, tyle ile miałem kości później po jakimś czasie, to masakra. I teraz aktualnie, teraz nie gram, bo teraz to nagrywam, ale jak zacząłem zakładać nawet tą zbroję, to i tak mi dużo zostawało, więc opłacalny biznes, bardzo, żeby każdego kanibala po kolei, jakiego zabijemy, sobie spalić dla kości. Ups, nie to. Dobra, poczekamy i chyba to sobie ogarnę może później. Dobra. Mam latarkę. Tak, mam latarkę. Ja mam pewien plan. Jeszcze mam mięsko, to sobie upiekę. Upiekę, usmażę, ugotuję. Ale póki się piecze. O. Chyba może być. O. Zapomniałem, że ja mogę tędy wchodzić. Jeszcze.
O, coś tam było. Okej. Chyba ładnie poszło. Akurat tak na szybko. Aktualnie na szybko. Dobra, jak według mnie, jak na moje będzie. I teraz to sobie zostawimy. Ja bym sobie poszedł po katanę. Tylko muszę obczaić, gdzie ona dokładnie jest. Właśnie. A z tym może być problem. Bo ja tylko kojarzę, gdzie ona może być. Wiem, że mam udać się do głównej wioski kanibali. I w sumie to jak na razie tyle. Ale... Okej. Idąc po drodze chyba sobie wpiszę w neta, żeby mieć pewność. Tu nie. Kiedyś tu była katana, ale tu nie teraz. Chyba tu. Coś takiego. Możliwe. Okej, poszło szybciej niż myślałem, bo zazwyczaj mi wszystko schodzi nad wszystkim. Długo mi schodzi, więc zdziwienie lekkie. Tylko to zmęczenie. O, króli. I chyba jest pode mną wejście, czy nie? Nie bardzo. Halo, nie. W takim razie nie wiem, ale gdzieś tu. Albo było... Była taka jaskinia, gdzie się schodziło, ale nie, no chyba nie. Nie, no gdzieś tu. Aha, no. Wydaje mi się, że tutaj. Dlatego niech mnie nie zawiedzie to. Czekać, tak. Eat. Aha, dobra, nie, bo mi się skończyła stamina, myślałem, że jestem przy końcu. I wystarczy, że zejdę chyba na dół i będę mniej więcej wiedział, czy to ta. Wiem, że jest wysoko. Ta, to jest ta jaskinia. Tutaj szmatki. Ta, tamten jest. Rysunki. Ale co najlepsze i dla mnie i dla was, nie musimy się bić tutaj. W sensie każdy chyba to wie. Co chwilę powtarzam w sensie. Ale każdy pewnie to wie aktualnie, przez to jak długo żyje ta gra. Ale wystarczy iść sobie tu w lewo, bo na prawo jest mutant. Idziemy w lewo. On coś tam rozwalił, okej. O, on chyba był tu gdzieś obok mnie. Idziemy sobie ciągle prosto po jaskini.
I finalnie jesteśmy przy katanie już. Teraz. Teraz, teraz. Tak. Jest hajsik. $66. Flary. Jedzonko. Leki. Co ja zjadłem jak nie leki? Dobra. Zegarki, wszystko. Czekajcie, weźmiemy się jeszcze, napijemy. No i katana jest tutaj. No. A i tu są. I w takim razie, skoro mamy zegarki na przykład. I ale to możemy zrobić sobie szybko bomby. To i wtedy dodatkowa butelka, dodatkowy zegarek, dodatkowe wszystko. I tak, i właśnie latarka, kombajna, taśma, łuk, bo tutaj powinna być kolejna latarka. A jak nie, to będę bez latarki, a latarkę bardzo mi się fajnie używa. Więc jeśli zapomniałem i mówię nieprawdę, to moja wina. Aby się dowiecie od razu. O, tu. Plastic torch. Ta. Dobrze, a teraz wyjść z tej jaskini. O. To czekajcie, to jest tu. Aha, i tędy wychodzimy. Chyba. Nie. A, to tu. Dobra, i elegancko. Nie wiem, nie pamiętam jak długo się szło tam do tego mutanta, jakbym szedł. Dlatego tamtędy nie będę chyba eksplorował tamtej części. Ewentualnie tu się wrócimy. Aha, to tu. Dobra, tak. Ja nie chcę się z nimi bić. Aha, bo tu jest zejście jakieś. Nie, to tym bardziej nie idę nigdzie. A nie, czekaj, bo ja muszę tędy. Nie bij, proszę. Proszę, dobra. Nie lubię się w ogóle bić w takich miejscach. Dlatego wolę tutaj ominąć walkę i idę tędy. Bo niefajna sytuacja. I znowu wchodzenie po tej linie. Czy jest dzień czy noc? Powinien być dzień, bo... Ja się przespałem i dokończyłem budowę, dlatego... O. Czy jest późno? Nikt nie wie. Zostawię sobie, o, tak. Czy z tego będzie...
nie będzie patyka. Ja to ja mam tyle iść po... Bardziej mi się chyba opłaca do domu wrócić. No bez kitu. Jezu, myślałem, że mnie coś gania, a tu wiewiórka, zając, chomik. Dobra, wiecie co, ja się chyba prześpię tutaj. Aha, dobra, bo... Katanam na dwa razy. Jezu! Najgorzej jak słyszy się... Oh. Dobra, idę do domu od razu. Najwyżej to będzie mi moim punktem orientacyjnym, jakbym chciał znowu jakieś łupy sobie zgarnąć. Bo tam jest jedna z tych jaskini do lutowania bardziej. Więc przyda się znacznik jakiś, jakbym potrzebował rzeczy. A najbardziej, najbardziej lekarstw, bo są chyba najrzadsze w tej grze. Z tych takich rzeczy poza bronią i nie wiem, benzyną. Ale ogólnie w tym odcinku chyba to by było na tyle. Zrobiliśmy troszkę, nie tak dużo, ale wydaje mi się, że jest git. Możecie pisać pomysły. Ja mam pomysł taki, żeby budować tam, gdzie mamy te tratwy i koło tego statku, żeby zbudować port jakiś. Więc nie wiem, może to wyjdzie, ale to w niedalekiej przyszłości, ale nie szybko jakoś. Jak na razie. Kiedyś się zrobi. Nie w tą stronę, ale dobra, niech będzie. więc no. Ale w tym odcinku to było na tyle. Zapraszam do komentowania, subskrybowania i lajkowania, dawania pomysłów, co można zrobić z rzeczy, których nie wiem. I to tyle, siemanko.